Henri Bergson, wielki filozof francuski, powiedział kiedyś, że każdy wielki filozof przychodzi na świat z jednym ważnym zagadnieniem, nad którym przez całe życie zastanawia się, które rozwija, które próbuje rozwiązać i że między innymi po tym można poznać chyba także wielkość filozofa, że tego rodzaju problem w sobie nosi. Można by wobec tego zapytać, jaki to problem przyniósł na świat Ingarden. Odpowiedzi może być wiele, ale sądzę, że najważniejsza jest taka. Ingarden przyszedł na świat po to, żeby bronić metafizycznego realizmu. Sam znalazł się w sytuacji mocno utrudniającej tę walkę, ale właśnie dlatego okazała się ona tak głęboko prowadzona i tak owocna. Ingarden tutaj zmierzył się nie z byle jaką koncepcją filozoficzną, ale chyba najważniejszą, jaka z przeciwnego punktu widzenia, mianowicie z punktu widzenia tak zwanego transcendentalnego idealizmu, została sformułowana przez znowu jednego z największych filozofów XX wieku i jednego z największych filozofów w ogóle, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, twórcy fenomenologii, mianowicie przez Edmunda Husserla. Ingarden dość wcześnie znalazł się w kręgu jego oddziaływania. Pojechał na studia do Husserla do Göttingi i tam obronił doktorat, tam potem się dalej habilitował i właściwie wszystkie etapy jego prac przygotowywały do tego, żeby ostatecznie podjąć tę rzecz najważniejszą, ten problem istnienia świata. Czy świat istnieje w sposób realny, czy świat istnieje w jakiś inny sposób, w szczególności w sposób intencjonalny.